Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na film dotyczący wrześniowego pudełeczka Shiny Box, o którym już kręciłam kilka poprzednich filmików. Chciałam po prostu pokazać Wam, co we wrześniu możemy, bo możecie cały czas jeszcze otrzymać. Możecie albo kupić to pudełeczko, albo wymienić je po zbieraniu 100 punktów. Na temat zasad nie będę się tutaj rozwodzić, bo już mówiłam o tym wielokrotnie, zresztą większość z Was podejrzewam, że już wie na czym te pudełka polegają. Teraz można też właśnie zakupić je. Jedno pudełeczko kosztuje 49 zł, ewentualnie przy subskrypcji na przykład 3, 6 czy 12 pudełeczek, wtedy za jedno pudełeczko wychodzi taniej. Ale dobrze, przechodzimy już do tego, co właśnie otrzymałam we wrześniu. To jeszcze było pudełeczko, które ja otrzymałam właśnie za punkty, czyli za darmo. Natomiast już kolejnych 100 punktów na moim koncie nie mam, żeby wymienić, przynajmniej jak na razie, więc nie wiem, czy za miesiąc będzie kolejny tego typu filmik, no chyba, że no tutaj punktów mi trochę przybędzie, ale wątpię. Dobrze, przechodzę już w takim razie do tego, co mogłyśmy otrzymać. Jest 6 produktów, w tym 2 pełnowymiarowe. I ja tak naprawdę przyjrzałam się właściwie tylko jednemu produktowi tak bliżej, który od razu padł mi w oko. I może od niego zacznę. Jest to Dermedic koncentrat balsamu Hydrain 3. Tak, produkt pełnowymiarowy, tak wygląda ten, powiedzmy, no, koncentrat balsamu czy balsam. Produkt apteczny, przeczytam Wam, co tutaj producent o nim pisze. Intensywnie nawilża i wygładza przesuszoną i napiętą skórę, poprawia jej elastyczność i utrzymuje wysoki poziom nawilżenia w głębokich warstwach naskórka. Nie tłuści odzieży, cena około 27 zł za 200 ml. I ja ten produkt od razu sobie wyhaczyłam z tego pudełka i zaczęłam używać, ponieważ no, tydzień temu wróciłam z Egiptu. Boże, nie z Egiptu! Z Grecji. W Egipcie byłam w zeszłym roku, Jezus, sorry. Z Grecji. No i oczywiście opaliłam się, nie wiem, chyba to widać. Natomiast opalanie również wiąże się z przesuszeniem skóry. No i moja skóra na całym ciele, również na twarzy, bardzo boleje z tego powodu i jakby skończę już z opalaniem się absolutnie. Znaczy, raz w roku mogę sobie na to pozwolić, ale na pewno długofalowego opalania się absolutnie nie polecam, ponieważ właśnie moja skóra jest przesuszona. Dlatego od razu zaczęłam go używać, mimo że balsamów i maseł do ciała mam dużo, ale chciałam go właśnie wypróbować. I powiem szczerze, że rzeczywiście na przesuszoną skórę pomaga i właśnie daje takie poczucie dogłębnego nawilżenia, nie tylko takiego powierzchownego, które jest na początku, ale za chwilę znika, tylko rzeczywiście bardzo tak jakby dość długofalowo mam wrażenie, że tą skórę nawilża, ona jest bardziej napięta, taka, powiedzmy, że wygląda bardziej zdrowo. I on tutaj ma w sobie naprawdę dużo bardzo dobrych składników. Ma oczywiście masło shea, ma jakiś tam jakiś z owsa, oligopt, peptydy z owsa, o właśnie, chyba mocznik nawet tutaj, no generalnie naprawdę dużo takich głęboko nawilżających składników i właśnie do skóry przesuszonej. Ja osobiście bardzo go polecam, co prawda testuję go dopiero od kilku dni, bo dopiero kilka dni temu dostałam to pudełeczko, ale na razie jestem absolutnie z niego zadowolona, chociaż nie jest to kosmetyk idealny, ponieważ bardzo, bardzo mnie denerwuje jego jakby konsystencja i sposób rozsmarowywania się. Ja Wam trochę, bo wygląda jak normalny balsam, tutaj kropeczkę wycisnęłam, natomiast bardzo jakby długo się, o, zobaczcie, rozsmarowuje i widzicie, cały czas to białe jest na skórze i muszę naprawdę dużo wcierać, rozsmarowywać, żeby on się wchłonął, więc to mnie bardzo drażni. Jego zapach jest przyjemny, żaden taki, niczym konkretnym nie pachnie, jest po prostu taki świeży zapach. Może się podobać, nie jest żaden intensywny, no taki, no jak na apteczny po prostu kosmetyk przystało, tak mam wrażenie. Więc
To jest pierwsza rzecz i z tego jestem zadowolona, będę używać dalej. Mam nadzieję, że skóra po tym całym opalaniu mi nie zejdzie. Chciałam bardzo od nas, żeby ta opalizna się chociaż dłużej utrzymała. Dobrze, i teraz przechodzę do produktów, z którymi tak naprawdę bliżej się nie zapoznałam, ale pokażę Wam, co Wy nadal możecie sobie właśnie otrzymać w tym pudełeczku. Drugi produkt pełnowymiarowy to jest peeling egzematyczny, też z firmy Dermedic. Tak wygląda jego opakowanie kartonowe, czyli taka sama szata graficzna jak ten balsam. Peeling wygląda... O, to jest taka... pojemność 50 gram, a balsam miał 200 gram. 50 gram, produkt pełnowymiarowy i bardzo się cieszę, że to jest akurat peeling enzymatyczny, bo w tej chwili takiego w swojej łazience nie mam. I powiem Wam, co tutaj producent pisze. Delikatnie i nieinwazyjnie usuwa martwe warstwy naskórka, nie wysusza skóry i zapewnia jej optymalne nawilżenie podczas i po zabiegu. Nie podrażnia skóry jak peeling mechaniczny. 30 zł za 50 gram. No, ceny nie są powalające, więc co prawda balsamu pewnie już nie kupię, ponieważ ja tych produktów do ciała mam mnóstwo i bardzo mało używam. Szczególnie, że no, ja się normalnie w ciągu roku nie opalam i moja skóra jest normalna, nie potrzebuje cały czas nawilżenia. Natomiast jeżeli chodzi o peeling egzematyczny, ja peelingi bardzo lubię, do twarzy przede wszystkim stosuję co najmniej 2 razy w tygodniu. I enzymatyczne peelingi są takie, które nie mają w sobie drobinek, tylko ścierają tym, co mają w sobie. Ciekawa jestem, jak tutaj się sprawdzi, widzę, że ma w sobie ten peeling enzymy kwasów owocowych. Zobaczymy, no nic o nim nie mogę powiedzieć, bo tak naprawdę dopiero go wyjęłam z pudełka. Jest w białej formie, tak jak balsam, widzicie tutaj. Bardzo taki gęsty z tego co widzę. I bardzo podobnym zapachu co balsam też. Dobrze, kolejna rzecz, to jest już miniaturka. Bioderma Hydra Biomask i maseczka intensywnie nawilżająca do skóry odwodnionej i wrażliwej. Zawiera kompleks Aqualgenium. Skóra staje się gładka, delikatna i odzyskuje swój blask. Który to jest produkt? Teraz muszę sobie go wyhaczyć. Tutaj Bioderma. To jest to. 15 ml. Taka próbeczka. I produkt pełnowymiarowy kosztuje 89 zł za 75 ml, czyli bardzo dużo, no i zapewne pełnowymiarowego nie kupię, szczególnie, że to jest przede wszystkim produkt do skóry suchej, skoro jest intensywnie nawilżająca, aczkolwiek skórę tłustą, czyli taką jak moja, oczywiście trzeba nawilżać i staram się bardzo do tego przykładać, chociaż mało się to przekłada na zmniejszenie przetłuszczania, ale jednak wiecie, skóra musi być dobrze nawilżona, żeby później nie zastarzała się za szybko, żeby nie straciła swojej jędrności. Na pewno zużyję, widzę, że tutaj no co najmniej myślę, że na 3 razy minimum starczy takie opakowanie, więc fajnie, że mogę wypróbować. Szczególnie, że teraz właśnie po Grecji też skóra na mojej twarzy też nie jest w zbyt świetnej kondycji, ponieważ może jeszcze wrócę do tematu właśnie opalania się. Często osoby właśnie ze skórą trądzikową uważają, że właśnie czy ze skórą tłustą, że warto się opalać, bo wtedy ta skóra troszeczkę przysycha. No i właśnie, na początku mi ta skóra troszeczkę przyschła, ale teraz zmagam się z takimi lekkimi wypryskami, więc nie polecam absolutnie opalania do żadnego typu skóry, absolutnie nie. Znaczy, mówię, raz w roku można, ale na pewno nie dużo, nie więcej razy. Dobra, koniec już z opalaniem, bo teraz już jest jesień, zapewne żadna z Was nie będzie się już w tej chwili opalać, chyba. Chociaż życzę Wam w sumie tego, żebyście pojechały gdzieś na wakacje, dlaczego nie? Dobrze, kolejna rzecz. Bioderma, Hydra Bio Sebum. Serum.
Tak wygląda. Skoncentrowane serum intensywnie nawilżające skórę chroni ją przed odwodnieniem, przywracaj naturalną zdolność. Nawilżenie kosmetyk hipoalergiczne. 84 zł za 40 ml, czyli też bardzo dużo. Też 15 ml próbki. W sumie, no tak, też się w sumie przyda w tej chwili jako tak na nawilżający serum. Pewnie będę na noc stosować, no bo na dzień jednak wolę coś, co jednak bardziej matuje, ale zobaczymy. Dobrze, kolejna rzecz. Krem do rąk Swissological firmy Zepter. Chroni dłonie przed wysuszeniem i działaniem wody. Ekstrakt z echinacei wzmacnia naturalny mechanizm obronny skóry. Aminokwasy jako główny składnik keratyny wzmacniają skórę i paznokcie. Zaraz. Sekundkę. To są, wydaje się, dwie próbeczki z tego, co widzę. Tak? Czy nie? No chyba tak. To są dwa takie mini opakowania. Po 5 ml jedno, no 5 ml krem do rąk, nie wiem, no na raz to zużyję, na dwa może, zaraz zobaczymy, wyjmę to z opakowania, ale pewnie jakiś mini tubeczka. I w ogóle on kosztuje 74 zł za 100 ml. No masakra, w życiu nie kupię kremu do rąk za 70 zł. Boże, ja w ogóle nie wydaję za krem do rąk więcej niż 10 zł. Takie dwie próbeczki, o zobaczcie, jakie miniaturowe, dosłownie na dwa użycia. Okej, fajnie, wypróbuję sobie, ale no, żeby wydawać tyle kasy na krem do rąk. W ogóle to jest firma Zepter. Tutaj dostaliśmy też taką ulotkę z tymi wszystkimi kosmetykami. Firma Zepter, no chyba nie tylko mi kojarzy się z garnkami i rzeczami do sprzętem domowym. Więc, znaczy ja słyszałam, że już kilka lat temu oni prowadzili kosmetyki, ale tak nigdzie ich nie spotkałam. Z tego, co widzę, to jakaś karta członkowska, coś takiego w ogóle. Ale straszne ceny mają tutaj, po prostu masakryczne. Dobrze, i ostatnia rzecz też z firmy Zepter. Owocowy tonik nawilżający La Danza, prawdziwy koktajl naturalnych składników owocowych, oczyszcza, odświeża, stymuluje i chroni skórę, a także zwiększa jej napięcie. I cena 276 zł za 200 ml. Jezus Maria. Ta próbeczka wygląda w ten sposób, jest taka też 5 ml na dwa razy dosłownie. I to dosłownie no, na dwa razy tonik. Tonik za 200, prawie 80 zł. Naprawdę zazdroszczę komuś, kogo stać na takie kosmetyki. Chociaż nie wiem, czy to będzie jakieś coś za co warto wydać tyle kasy. Jeszcze dostaliśmy jakiś prezent w postaci zawieszki wykończonej kryształkami marki Zepter. Naprawdę dziwię się, że Zepter wprowadził w ogóle kosmetyki, jakieś zawieszki. Zupełnie mi się ta firma nie kojarzy. Zawieszka X. Takie małe, powiedzmy, główienko za przeproszeniem, bo szczerze powiem, że nie wiem w sumie za bardzo do czego miałabym to wykorzystać. Pewnie sobie będzie leżeć i czekać nie wiadomo na co, bo X też, no nie wiem. Raczej nie znam nikogo, kto by się nazywał na X w ogóle. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te kosmetyki. Zupełnie inne to pudełeczko było od tego, co było w sierpniu, gdzie tam było dużo, dużo kolorówki i było bardzo fajne. Z tego jestem trochę mniej zadowolona. Chociaż generalnie rzeczy, no fajnie, fajnie, że są dwa pełnowymiarowe kosmetyki, które kosztują, no te dwa w sumie 50 zł plus te próbeczki. Okej, co prawda nie zapłaciłabym za to 49 zł, raczej bym żałowała, gdybym zakupiła. Ale fajnie, że udało mi się jeszcze dostać za darmo. Wy też możecie dostać, jeżeli nie jesteście jeszcze zarejestrowane na Shiny Box, no to na przykład linka do rejestracji macie w opisie. Ja generalnie uważam, że to jest fajna inicjatywa. Oczywiście, jeżeli osoby, które chcą zdobyć punkty, nie nagabują innych osób, nie spamują i tak dalej, bo to strasznie denerwuje. Ale sama inicjatywa jest fajna, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam do rejestracji.
No i chyba to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.